Poseł Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy, jak rząd zamierza przeciwdziałać skutkom podwyżek cen energii elektrycznej. W sumie przeznaczy na to 5 miliardów złotych, z czego miliard ma pochodzić od spółek Skarbu Państwa. Poseł wyliczył, że ceny energii w Polsce są i tak niższe od tych w innych krajach europejskich. Przedstawił też europejski kontekst konieczności podwyżek cen energii. Odbiorcy indywidualni będą mogli liczyć na redukcję. Oznacza to, jak mówił poseł, że do naszych domów trafią rachunki zredukowane o kwotę podwyżki. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o rekompensatę, co ma przeciwdziałać podwyżkom cen. A te są nieuniknione, bo wzrosną na przykład koszty produkcji żywności.